Witam Państwa bardzo serdecznie w 7 odcinku z gry Risen 2 Mroczne Wody. Ja jestem Bartul, eksplorujemy Takariguę, tutaj ten półwysep. W tym miejscu dokładnie skończyliśmy 6 odcinek, więc musimy tutaj dokończyć tą eksplorację, pozabijać potworki, pozbierać wszystkie przedmioty. Zdobywamy doświadczenie. Bezcenne oczywiście. No i jeszcze zdobywamy tutaj przedmioty, które możemy sprzedać później. To się przyda do nabywania umiejętności. Aha. Tutaj i tak będę dlatego, że jestem kobietą. Musiał wrócić, dlatego że mamy tam skrzynię. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj dwóch takich trudnych przeciwników do pokonania, gule. A nawet trzy, cholera. Kuźwa mać. Dalej, weźmy się za to razem. Jednego gula nie ma, ale życia też nie mamy. Przydałoby się wycofać, bo tam jest bardzo ciężko. A Patty będzie walczyć z wszystkimi? Czy się wróci? No, troszeczkę, żebym się kurde tutaj tak wybrał z motyką na księżyc. A jednego nie ma. Mam cię. Super, super. Obrzydliwe. Super. Zapasy żywności się nam kończą, ale. Nie jesteś sam. Cholera, jasno. Ciężka sprawa. Czekajcie, bo Patty tutaj walczy. Nie, gdzie ona jest? Jest. No dobra, dobra, dobra. Jeszcze jeden gul. Mam nadzieję, że Patty sobie tutaj z nim poradzi. Cholera, bo mnie zaraz go załatwi. Pudło. Ej, Patty nie żyje, cholera. Oh shit. Chyba wstanie zaraz, nie? Dobra, udało się. Jest, Patty wstaje. Dajmy jej grog. Się uleczy. Biedaczysko. Potrzebujesz grogu. Patty ma zero. Proszę, weź butelkę. Proszę, weź butelkę. Tak. Dobra, i tak ma pełny pasek zdrowia. Będzie
będziemy... O kurde. Co ja wiem o wytrychach? Będę tu musiał wrócić, bo mamy dwie skrzynie aż do otwarcia. W ogóle generalnie to chyba jest taka miejscówka... nastawiona na troszkę wyższy poziom. Dlatego, że musimy właśnie tutaj otwierać te skrzynie. Czego mi tu zgasło? Bez sensu. Czekajcie, bo tu mamy świątynię. Aha, ja już wiem, gdzie się wróciłem. Tutaj na początek. Tu żeśmy tędy zeszli na dół w poprzednim odcinku. Dobra, tutaj jeszcze była chyba świątynia. Tutaj wrócę później. Otworzymy sobie te skrzynie dwie. Natomiast jeszcze tutaj mamy chyba... świątynię chyba gdzieś. Nie jesteś sam. To obrzydliwe. Dobra, to było tutaj chyba. No właśnie, tu mamy skrzynię, proszę. Złoto, 50 sztuk i pochodnia. A tego się już nie da otworzyć. W zasadzie to byliśmy już wszędzie. Możemy się wrócić do Stalowobrodego. I możemy opuścić wyspę. Trochę tych potworków tutaj zabiłem. Nie chwaląc się. Dobra. Wracamy do kryjówki piratów. Se, zanim wyruszymy w morze, można odpocząć. Difuego już nigdy nie będzie sprawiał kłopotu. Ile ta przysługa będzie mnie kosztowała? Stać cię na nią. Ha! Założę się, że sprawiłeś Pedrowi niezłe lanie i masz więcej niż potrzebujesz dla Difuegi. Więc dostałeś już swoją nagrodę. Jesteś wyjątkowym farciarzem, bo ciągle jestem hojny. 5 butelek najlepszego rumu z Takarigui. To chyba uczciwe. Czy lanie rozwiązało mu język? Dowiedziałeś się czegoś? Chyba chcę, żebyś przestał kraść jego cukier. Chyba chcę, żebyś przestał kraść jego cukier. Równie dobrze mógłby próbować namówić gnoma, by nie kradł. Nie przestaniemy! Niech się cieszy, że bierzemy tylko cukier! Zdrowie! Nauczysz mnie... Czego? Łyczek na kurażu. No bo to nie mamy takich kurde parametrów, żeby to odblokować. Teraz jeszcze 20-20. Zostawi. To ile ja mam złodziejstwa? Czemu nie mogę kraść? Złodziejstwo 10, dobra, tu pójdziemy, wrócimy później. O, Largo jest. Możesz u... Za złoto? Aha, bo miałem dla niego te... Czekajcie, te... Możemy dokończyć... Te ubrania przynieść. Z tego co pamiętam. Aktualne. Skórzana koszula i znoszone buty. Komu ja to sprzedawałem? Zostawi! Skórzana koszula i buty z cholewą.
Largo. Masz. Dobra, temu nie sprzedawałem tego. Ja chyba to sprzedałem przez przypadek, zdaje się. Proszę, nie wiem komu. Gorzelnictwo to... Dobra, wróćmy tutaj jeszcze. Na sekundkę i zaraz pójdziemy do Stalowo Brodego. Hej, kto tam? Pokaż. Potrzebuję. Kurde, Bela. Komu ja to sprzedawałem? No shit. Może temu? Masz jak... Ten też nic nie ma, cholera. Stare półbuty, kolorowe spodnie, zwykła koszula, pasiasta koszula. A ja muszę mieć, kurde, zapominam cały czas. Skórzana koszula i znoszone buty z cholewą. A to nie jest czasem to, co ja mam na sobie? Nie, to jest elegancka kamizelka. Skórzana koszula. Dobra, nie mamy tego niestety. Dobra, wracamy w takim razie do Stalowo Brodego. To zadanie sobie dokończę, ale jak będziemy mieli oczywiście te przedmioty, może gdzieś się uda je nabyć. Sobie zapiszę. Córko! Buddy, w końcu! Ty stary łajdaku! Posłuchaj! Opuściłeś mnie! Zostawiłem ci worek złota! Tak chciałeś zapłacić za opuszczenie swojego jedynego dziecka? Wsadź sobie ten worek. Wzywało mnie morze. Dziś czuję to samo, co czułem wtedy. Znowu chcesz mnie zostawić? Co z ciebie za ojciec? Taki, który ma wrogów. Mnóstwo wrogów. Przebywanie ze mną bywa ryzykowne, dziewczyno. Chciałem, żebyś była bezpieczna. Jak dotąd bycie bezpieczną z dala od ciebie nie sprawdziło się, prawda? Pewnie byłoby lepiej, gdybyś była ze mną. Co ty na to? Mówisz poważnie? Ale oczywiście, że chcę z tobą płynąć. W takim razie, witaj na pokładzie. Ten typek, którego przyprowadziłaś, czy to kolejny wrażliwiec? Myślałam, że ci się przyda. Dopiero co wlazłeś na statek i już chcesz podejmować za mnie decyzję? Czy możecie przestać zachowywać się tak, jakby mnie tu nie było? Zamknij się! Zamknij się! Jeśli udowodni, że jest prawdziwym piratem, zabiorę go ze sobą. Ale ostrzegam cię, nie próbuj mu pomagać. Ten twój chłoptaś musi najpierw złożyć przysięgę, jeśli chce się z nami zabrać. Tylko on? Ja też powinnam. O moim trupie! Nie kuś mnie, starcze. Moja córka nigdy nie będzie piratem. Byłabym... Dobra, zaraz tam wrócimy, pogadamy z nimi. Ale tutaj chyba nie ma nic. Pusty statek. Zero przedmiotów do zabrania. Dobra, pogadajmy ze Stalowym Brodem. Byłabym lepszym piratem niż wy wszyscy. Zapomnijmy o tym i chodźmy się napić. Ach, tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Za skarby tego świata! Tak jest, zdrówko! Gonisz za moją córką. Powodzenia, chłopcze. Ale jestem pewien, że nie jesteś tutaj, by wzbogacić się kosztem inkwizycji. Czego więc szukasz? Szukam broni przeciwko Krakenowi. Doprawdy? I co z nią planujesz zrobić? Użyję tego do zabicia bestii.
Ha, nieźle, ale harpun tytanów może posłużyć nie tylko do zabicia krakena. Ktoś wystarczająco odważny mógłby wykorzystać go przeciwko Marze. Okej, znajdź Solowo Brodego. He really exists. Wpadło osiągnięcie na Steamie. Mara? Co o niej wiesz? Czego ja o niej nie wiem? Jest władcą tytanów i ma na swoje skinienie wielu sługusów. Tak jak ten, kto ma harpun tytanów. Zrobi wszystko, by go chronić. Rozumiem dlaczego. Co wiesz o harpunie tytanów? Wiem, kto go ma i gdzie go znaleźć. Wystarczy? Pamiętaj tylko, że nie będzie mu go łatwo odebrać. Rusz po niego razem ze mną. Muszę wiedzieć, że naprawdę go chcesz. Zostań piratem. Co mam tu zrobić? Opowiedzieć, jak pokonałem Tytana Ognia? Albo o tym, że piję, walczę i rabuję jak każdy pirat stąd? To byłby świetny początek. Zawrzyjmy umowę. Dostarczysz nasz rum na pokład i będziesz w załodze. Cóż to ja słyszę? Pozbyłeś się Meksa? Zgadza się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla Mary? Tak? Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garcia. Dobra robota, chłopcze. Nie straciliśmy go. Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłopak. Och, jak mamy tutaj sporo rzeczy do obgadania. Kim jest kapitan Garcia? Dobrze, chłopcze, zejdę do twojego poziomu. Wybrałeś nie najlepszy czas, żeby zostać piratem. Obecnie toczy się wojna piratów. Słyszałem. To nie tajemnica. Ci łajdacy Garcia i Wrona sprzymierzyli się z Marą. Dała za to Wronie harpun tytanów, a Garcii trupią dłoń. Chcemy więc dopaść Wronę? Ale jacy my? Jeśli masz coś do niego, możesz zrobić to sam. Ludzie mówią, że jesteś przeklęty. Tak, mówią też, że trzymam potwornego węża morskiego w spodniach. Więc jesteś czy nie jesteś? Boisz się pływać pod kapitanem, nad którym wisi klątwa? Potrzebuję tej broni za wszelką cenę. Nawet jeśli sam zostaniesz przeklęty? Opowieści są prawdziwe. Zostałem przeklęty. I przeklęci będą wszyscy, którzy ze mną pływają. Nadal chcesz ze mną płynąć? Mam wybór? Jeśli to jedyny sposób na zdobycie harpuna tytanów, niech będzie. Powiem ci więc, z czym będziemy musieli się zmierzyć. Mara wysyła na nas wszelkiej maści paskudztwo. Chce nas wykończyć, ale stary Stalowobrody jest dla niej za sprytny. Dlaczego chce cię zabić? Dla tej zdziry jesteś albo służącym, albo wrogiem, a ja służącym nie jestem. Widziałeś ją na własne oczy? Tak, spotkaliśmy się już i nadal żyje. Co się stało? Dosyć pytań. Teraz musisz wykonywać rozkazy kapitana, a pierwszy rozkaz to więcej rumu. Jakiś problem z rumem? Ta stara gnida berbeluch nie ma już dla nas ani trochę. Powiem ci jedno, nie wypływamy w morze bez naszego rumu. Ten szczur lądowy próbował mi wcisnąć, że ma problemy z dostawami. Dobra. Twoja córka mi ufa. Byłeś w Puerto Sacarico. Którą drogę obrałeś? Przez dżunglę czy przełęcz? Ja pamiętam, przez przełęcz. Przełęcz. Dłuższa, ale bezpieczniejsza. A obiema dojdziesz w to samo miejsce. Tak jest. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Uwolniłem pirata, którego zamknęli. Naprawdę? Kto to jest? Largo. Był w wieży w Puerto Sacarico.
Napadasz na więzienia Inkwizycji i uwalniasz zamkniętych piratów? Brawo, chłopcze! Berbeluch da ci twój rum. Teraz mówisz do rzeczy. Natychmiast zajmę się negocjacjami. Pozbyłem się tego paskudztwa. Nie interesują mnie twoje problemy z higieną. Nie dużych, ogromnych. A, o to ci chodzi. Rozumiem. I zabiłem ich więcej niż Blake. Pewnie zmienił to w zawody. To chyba nieźle. Ale to nie ostatnia walka z tymi potworami, jeśli chcesz ze mną żeglować. Znalazłem skarb Pita. Wiem, chociaż, że umiesz odczytać mapę. Splądrowałem ruiny. To nie był najlepszy pomysł, chłopcze. Ukradnij ich skarby, a przodkowie Indian mogą się nieco na ciebie rozzłościć. Dam sobie radę. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Niech pomyślę. Moja Patty cię lubi, ale mnie się to nie podoba. Nie boisz się utknąć? Walczysz z ogromnymi krabami. Blake mówi, że jesteś w porządku. I ta sprawa z Hankiem. Wolny Largo. Skarbem Pita. Zmierzyłeś się z utopcem. Ograbiłeś ruinę. Pamiętaj o rumie. Ach tak, i rum. Jak brzmi decyzja? Patty ma chyba rację. Masz zalety. Złóż przysięgę i wchodzisz. Dobra. Zostałem piratem. Nowy stopień pirat. Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka. Tak robią piraci. Potem zostajesz piratem. I jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. A podział łupów? Każdy dostaje swoją część. Chociaż nie planowałem żadnych rabunków. Mamy szukać tej artefaktycznej broni. Już zapomniałeś? Jakie mam obowiązki na statku? A, dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie. Wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli, co tylko będzie trzeba. Dokąd płyniemy? Na wybrzeże Ostrzy, na Arborei. To tam płynął ten drań Wrona i on ma tę broń. Złóż przysięgę, ja zbiorę załogę i wyruszamy. Jeśli chcesz z kimś jeszcze porozmawiać, zrób to teraz. Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Jasne. Jaki jest ten Wrona? To ponury łajdak, ale dobry marynarz. Przede wszystkim ponury łajdak. Kiedyś, zanim zmierzył się z Marą, pływałem z nim. Wiesz może, co robi na wybrzeżu Ostrzy? Możesz być pewien, że to nic dobrego. Nie odda broni po dobroci, więc mam nadzieję, żeś gotów do walki. Z tym nie będzie kłopotu. Aha, jeszcze miałem kupić lusterko. Tylko będę musiał coś posprzedawać od Berbelucha. Dobrego rumu. Masz go więcej? Oczywiście. Przepis na rum, o kurde, a drogie tak fix. Lusterko, 2000 sztuk złota, dobra, złoto usty plus 10, to ajajaj, to nie mam tyle hajsu. Bez szans. Ale sprzedamy te pirackie chusty, to będę miał 40. Pirackie buty z cholewą. Czarna perła. Przeklęty kamień? 160. Pierścień Inkwizytora. Muszkiety i kuloodporność. Pode sztuczki 5, złote usty plus 5. Grog rum i krwawa Mary. Zwiększa nam tutaj życie. Natychmiastowo chyba widzę nawet. Wytrych jedna sztuka, fest. Kurde. Nie to, co trzeba. Kliknąłem.
Dobra, wiecie co? W takim razie to opuszczamy tą miejscówkę. Nie kupimy tego lusterka na razie. Wreszcie wypełzłeś ze swojej nory, świniojebco! Tylko po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie jesteś trzeźwy! Jakie kuźwa odzywki. Ukończono misję strój pirata, dobra. Złoto usty plus 5. Ale to jest słabe. Dobra, tak to zostanie. Chcę tylko dwie skrzynie i nie dam ci za nie więcej niż 7. Jasne? Więc chcesz mnie okraść. 5 za 4. To raczej ty chcesz mnie okraść. 8 za 3. 8 za 3? Walcie. 7 za 3. Stary dziwkarz. Amator chłopców pokładowych. Zgoda, niech będzie. 7 za 3. Co za kuźwa zjeby. Dobra, płyniemy. Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest... Przysięga... Przeczytałem jeszcze grę, dlatego że nam się tutaj misja jedna anulowała. Mapa skarbów Obriana. Jeszcze wrócę do niego. Może napijemy się o jego mapę. Zaraz zobaczymy. Dobra, jestem gotowy. Może wypijmy za twoją mapę skarbów? Tak pogrywasz, a? Mam dwa warunki. Pierwszy, pijemy tylko mocne trunki i ty za nie płacisz. Drugi, też musisz coś dorzucić. Na przykład? O, coś wymyślę. Wystarczy, wychodzę. Moją stawką za mapę będzie... Małpka, czarna perła, butelka rumu. Butelka rumu. Za mapę skarbów? Dwie butelki rumu. Zapakowane w twoje śmierdzące gacie? Może złoto? Mam już tyle, że musiałem wsadzić je do skrzyni i ją zakopać. Możesz tam dołożyć moje, jeśli wygrasz. Niech będzie złoto. Ile sztuk? 500 sztuk złota. 500 sztuk złota. Nie wierzę, że to robię. Albo wierzysz, że wygrasz. Lub oba naraz. Przy okazji świetny trunek. Załatw uśmierzacz bólu i zaczynajmy. Dobra, jestem gotowy. 500 sztuk złota, kuźwa. Dobra, wypijmy za mapę. Najpierw załatw sobie uśmierzacz. Jaki kuźwa uśmierzacz bólu muszę załatwić? No ja pierdzielę. A skąd ja wezmę uśmierzacz bólu? No sz... Dobra. Oczywiście. A jest uśmierzacz bólu. 150. Ja pierdziu. Mam nadzieję, że warto będzie tutaj skórka za wyprawkę. Dobra, jestem gotowy. Dobra, wypijmy za mapę. Nie możesz doczekać się przegranej? Dobra, 3, 2, 1, 0. Jazda! Nieźle. Dobra, przegrałeś, chłopie. Dobra, mam nadzieję, że kasę odzyskamy. W takim razie poproszę mapę. Chyba się starzeje, ale umowa to umowa. Proszę. A mój wkład? Och, tak, masz rację. Jeśli w walce jesteś równie dobry, co w piciu, to zapraszam na pokład. Dobra, super, udało nam się wykonać tę misję. Zaraz zobaczymy skarb Obriana. Zaznaczmy to na mapie. O kurde, a wiecie co, że mnie tam nie było jeszcze? Wiecie co, będę musiał tam jakoś dotrzeć. Dobra, lecimy w takim razie. Dobrze, że sobie przypomniałem właśnie, bo tam nas nie było jeszcze, więc tam pójdziemy. Mam jeszcze
przepraszam, parę minut czasu. Tylko którędy my to przejdziemy? O, tutaj jest przejście, dobra, elegancko. No to ta pochodnia to niewiele nam tutaj pomaga, ale... Tędy powinno się chyba dać przejść, nie? Dobra. Cholera, czy właśnie po to walczyłem? Noszenie wody, najchujowsza robota na świecie. Dobra. Poszukajmy tego skarbu. Ja mam łopatę, zdaje się, więc będę mógł chyba ten skarb wykopać. Dobrze, że sobie wczytałem tą grę, bo by nam misja przepadła. I skarb. Jeszcze wkład własny odzyskałem. O, tutaj coś mamy. A, jest zaznaczone. Proszę. Kopaj, kopaj. Mam nadzieję, że tutaj coś cennego znajdziemy. Chociaż odzyskałem te 500 sztuk złota, to tylko wydałem na ten uśmierzacz bólu 150 sztuk. No ale mamy też misję wykonaną. Więc satysfakcja jest. I zaraz wypływamy, moi drodzy, już na wybrzeże Ostrzy. Ciężkie. No jest to 5 punktów chwały. Zdobywamy, dzięki temu, że udało mi się misję wykonać. O kurde, 75, 800, 100 i 75. No, 1000 sztuk złota. Bez mała nam udało się tutaj odblokować. Super. Wracamy do Stalowo-Brodego. I wypływamy. Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Ten chłopak potwierdził swoją wartość. Ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi. Ha, to dopiero będzie zabawa. Cisza! Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna. Na całe życie i jeszcze dłużej. Witaj w załodze. Jestem kapitanem. Znaczy piratem. O, jeszcze ukończyliśmy misję strój pirata. Ta elegancka kamizelka jest zdecydowanie lepsza. To sobie to zostawimy, ale te buty są lepsze. Pirackie. I piracka szabla. Dobra, chyba tyle, tak? Masz, napij się! Za brodatą dziewicę! Poszukam jakichś resztek w kuchni. Jak kapitan mówi, ty słuchasz i wykonujesz, jasne? Przejście! Jak tam sprawy z Lolą? Biedna Lola. Na pewno już za mną tęskni. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Aha, dobra. Wytrzymałość plus 2. Nie, wymagana wytrzymałość. Jak opatrzyć rozcięcia? O co tu chodzi? Zobaczmy to. Zdolności. Lekarz. Maksymalna wartość poziomu krwi. O! Zastraszenie. Kuloodporny. To nie. Twardziel. To też nie. Niezniszczalny. Lekarz, gorzelnik. Szarlatan. Maksymalna wartość punktów krwi wzrasta 20. Nie wiem, co to za umiejętność za 500. Daj mi... Jakie? Opatrywać rany. Dobra, tego na razie nie będziemy brać. Bo nie wiem, co to jest. Zrobione. Piratem jesteś i piratem pozostaniesz. Przygotować się do odpłynięcia. Ruszamy na wybrzeże Ostrzy. Ponieważ jesteś nowy na pokładzie, możesz wydać rozkaz odpłynięcia. Dobra. Stary nie chce mówić o swoim skarbie. Potrzebujemy więcej rumu. Chodźmy zatem.
Dokąd? Gdzieś, gdzie jest wygodniej? Nie, to znaczy wszyscy razem? W sensie stawiamy żagle i płyniemy w stronę horyzontu? A, słabo. Szkoda. Płyniemy. Wiedziałem, że ciebie dyma. Tutaj na statku nie ma nic. Oprócz tego, że jest łóżko. O. Gotowi do odpłynięcia. Słuchać, leniwe psy! Dalejże, na wanty! Precz z nią! Przygotować się do podniesienia kotwicy! Dobra, opuszczamy Takarigue i płyniemy na wybrzeże ostrzy, zdaje się, ale później chyba będziemy mogli się przemieszczać pomiędzy tymi wyspami w dowolnej ilości i kolejności. Bardzo fajna animacja. Tutaj chyba większość misji zadań żeśmy wykonali, mam nadzieję. Przynajmniej żadna nie została anulowana. Opuszczasz Takarigue. O cholera. Ale dżungla. W końcu dobrze. Wrona się zdziwi, jeśli myśli, że może się przede mną ukryć. Gdzie zaczniemy szukać? Nie wiem, ale czuję w kościach, że te patałachy na wieży nam powiedzą. Pomoc w walce z wroną. Na wieży? Jesteś ślepy? Ta ogromna wieża z dwoma nierobami siedzącymi na szczycie. Widziałeś ją z morza. Dwóch nie stanowi problemu. Jesteś rządny krwi, co? Rozwiążmy im języki. Zobaczymy, co wiedzą. Dobra, Patty dołącza do grupy. Obrady dołącza do grupy, porozmawiając z pirtami na wieży. Moi drodzy, będziemy powoli kończyć. O kurde. To jest nasza mapka, żeśmy większość rzeczy odkryli. Kaldera, nie mamy mapy. To są już trzecia wyspa jest. I to jest chyba taka, te wybrzeże ostrzy, jedna z większych wysp. Czekajcie, gdzie jest nasz statek w ogóle? Tam. Dobra, troszkę pochodzimy, ale nie będziemy tutaj wiele się oddalać. Bo no kończy się czas i nie będziemy tutaj... No bardzo... No kuźwa, co goś, gdzie goś kopie? Także sobie tutaj pochodzimy troszeczkę. O, to jakiś część jakiegoś zadania znowu. Drewniana skrzynia. Troszkę pochodzimy, jeszcze chwilę pogramy. O, proszę. A co to za spinaczka? Nie wiem, czy oni tutaj... A, idą za mną, dobra. Się kurde, rozpadało. Nie mamy tutaj niestety mapy. A gdzie Pat jest? Jest, idzie, dobra. Przydałoby się tutaj zdobyć umiejętność kierowanie małpą. Mapa się przydaje do kradzieży. Chyba tutaj żeśmy chyba zaczęli. No niestety nie mamy mapy. O, proszę, jakie piękne ryby. Kurde. Weźmy się za porady.
czysty ptak. Niech mi ktoś pomoże. To 5, nieźle. I surowy drób. A widzicie, gra tak nie za bardzo tutaj zachęca do eksploracji. Nie znajdujemy nic. No to trochę szkoda. W Rizanie 1 na przykład było to inaczej rozwiązane. Zawsze coś się udało znaleźć. Tutaj wszystko, widzę, jest puste. W sensie takim, że nie mamy tu nic. O, kolczyk żeglarza. Twardziel plus 5. List w butelce. O, cholera. To jest pewnie jakieś zadanie. Drzwiana skrzynia. Jest list w butelce. Nie można tego sprzedać. Śmierdzący list. Potrzebuję pomocy. Szukam kogoś, kto ma statek i chętnie pomoże bliźniemu. Jestem na wyspie sztormów. Ona naprawdę istnieje. Pomóżcie mi. Jest tu pełno złota. Naprawdę. Krius. Ok, odblokowaliśmy chyba jakieś zadanie. Kurczę, duża tam wyspa. To dopiero trzecia skrzynia. Jeszcze tak, mamy tutaj te przecież ostrygi. Szkoda, że tutaj nie ma tego. Sortowania. Nic. Nic do zabrania. Niczego nie ma. Nic do zabrania. Nic. Ja nic do zabrania. Nic. Tak. 6. 6 pereł mamy. Dobra, chodźcie, chodźcie. Dobra, moi drodzy, wiecie co? Tutaj sobie skończymy ten odcinek. Nie będziemy już dalej tutaj grać, bo nie mamy czasu. Także sobie tutaj gdzieś zapiszę, żebym wiedział, gdzie grać dalej. Także skończymy może sobie tutaj, gdzie... O, tutaj, przed tymi potworkami. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie, hej.